Dzień dobry Państwu. Konrad Chmioła. Miło mi powitać Państwa i zaprosić na serwis informacyjny. Rosja przeprowadziła serię ataków na terytorium Ukrainy. Był to największy ostrzał powietrzny od sierpnia. Jak podał prezydent Wołodymyr Zełenski, wystrzelono 120 rakiet i 90 dronów. Celem był i tak już mocno osłabiony system energetyczny. Syreny alarmowe zawyły dzisiaj nad ranem w całym kraju. Przeszło 200 rakiet i dronów wycelowano w miasta i wsie na całej Ukrainie. Bachnęło zwiety, leciło сюди. Tam rozległ się odgłos eksplozji, ale trafienie było tutaj. Nie wiedzieliśmy, gdzie dokładnie uderzyło. Myślałam, że to dzielnica Wydubycze, 1,5 kilometra stąd. Zadzwoniłam do wszystkich znajomych. Wtedy pomyślałam, że to musiało być gdzieś tutaj na naszym terenie. Większość pocisków i dronów udało się zestrzelić. W akcji ich przechwytywania brały też udział przekazane niedawno Ukrainie myśliwce F-16. Głównym celem ataku były elektrownie i ciepłownie. Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków powietrznych. Drony i rakiety wystrzelono na spokojne miasta, śpiących cywilów, infrastrukturę krytyczną. To jest prawdziwa odpowiedź zbrodniarza wojennego Putina dla wszystkich, którzy do niego dzwonili i odwiedzali go ostatnio. Potrzebujemy pokoju poprzez siłę, a nie ustępstwa. To oczywisty przytyk do kanclerza Olafa Scholza, który poinformował o rozmowie telefonicznej z Putinem, w której, jak przekazał, namawiał dyktatora do deeskalacji i wycofania wojsk z Ukrainy. Odpowiedź Putina wydaje się być jasnym przesłaniem, gdzie trafiły sugestie niemieckiego kanclerza. Kamil Trzaska, Republika. Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej świętuje 35-lecie istnienia. W Operze Krakowskiej odbyła się jubileuszowa gala z organizacji z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. W swoim wystąpieniu podkreślił, że sam czuje się częścią wspólnoty harcerskiej, a także wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym instruktorom harcerstwa. To, że są tutaj kolejne pokolenia, ma swoje ogromne znaczenie i pokazuje po pierwsze istotę przemian, jakie nastąpiły w naszym kraju na przestrzeni tych ostatnich, nie waham się tego powiedzieć, ponad 40, prawie 50 już lat, ale przede wszystkim pokazuje też obecnego ducha i profil organizacji, która liczy sobie 35 lat swojego istnienia, a która powstała, tworzona przez tych, których śmiało mogę nazywać moimi wychowawcami. Rzeczywiście tak jest, że choć przyznaję się ze skruchą, sam osobiście nigdy nie należałem w sensie formalnym do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, bo ja należałem w końcowej fazie swojej czynnej obecności w harcerstwie do ZHP 1918. Ale dzisiaj, z czego bardzo się cieszę, jest to jedno środowisko, które kultywuje te tradycje harcerskie z całą pewnością, w których ja zostałem wychowany. Zarzuty ciążące na prezydencie Wrocławia Jacku Sutryku mogą zmienić układ sił politycznych na Dolnym Śląsku. Wczoraj przed południem zebrał się zarząd Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej. Część lokalnych polityków tej partii chce zerwać koalicję z Sutrykiem. Z kolei w Warszawie politycy koalicji 13 grudnia odcinają się od zatrzymanego przez CBA prezydenta Wrocławia. Mocne zarzuty i ich polityczne konsekwencje to aktualny obraz sytuacji we Wrocławiu, która ma wpływ także na ogólnopolską politykę. Jacek Sutryk jest człowiekiem Platformy Obywatelskiej i jeżeli Platforma Obywatelska nie zdystansuje się wobec niego w sposób jednoznaczny, nie utnie porozumień, nie utnie sojuszy, to ucierpi na tym wizerunkowo. Zdaje się, lokalny dziennikarz Marcin Tosz, który od lat tropi wrocławskie afery, trafił w dziesiątkę. Politycy koalicji 13 grudnia grupowo zachorowali na amnezję. Sutryk nie był osobą z naszego środowiska. Zna pan Jacka Sutryka? Nie. No teraz nikt go nie zna. Nic nie słyszałem nigdy o związkach Jacka Sutryka z kolegą Humanu. Dla wszystkich jest jasne, że lokalna wrocławska afera nie kończy się tylko na stolicy Dolnego Śląska.
czy to zatrzymanie nie było właśnie celowe, żeby zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu i czy to nie jest jakaś wewnętrzna wojna w Platformie Obywatelskiej, wewnętrzna wojna Donalda Tuska z Rafałem Trzaskowskim, bo może Donald Tusk stwierdził, że Rafał Trzaskowski za bardzo mu już urósł i trzeba mu trochę podciąć skrzydła. Jacek Sutryk trafił do aresztu chwilę po tym, gdy poparł Rafała Trzaskowskiego. To jest sygnał dla tych wszystkich samorządowców, którzy będą chcieli wspierać Rafała Trzaskowskiego w dążeniu do wyborów prezydenckich. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej odbędą się w przyszłym tygodniu. Członkowie Koalicji Obywatelskiej będą głosować na Rafała Trzaskowskiego lub Radosława Sikorskiego, a Jacek Sutryk na razie nie rezygnuje ze stanowiska prezydenta Wrocławia, czym raczej nie pomaga ani jednemu, ani drugiemu kandydatowi na kandydata na prezydenta. Sprawę zatrzymania przez CBA Jacka Sutryka komentowali goście Rafała Ziemkiewicza w Saloniku Politycznym. Po doświadczeniach 35 lat III Rzeczpospolitej nikt nie wierzy, że to tak po prostu nastąpiło. No tak po prostu, tak, że były jakieś powody, że jakiś lokalny prokurator we Wrocławiu stwierdził, że trzeba aresztować i przesłuchać. W dodatku jeszcze wyrządzono pewną zniewagę panu Sutrykowi, bo wyznaczono kaucję tylko na uszczelnienie 200 tysięcy złotych, więc wychodzi na to, że prezydent Wrocławia, i to tak sławny prezydent Wrocławia, jest wart połowę tego, co zwykła prosta urzędniczka z Funduszu Sprawiedliwości. W tym momencie Platforma dostaje bardzo duży mandat na to, żeby przyspieszyć rozliczenia również z PiS-em, bo absolutnie mamy narrację w tym momencie. Słuchajcie, my jedziemy bez względu na barwy partyjne. To jest bez znaczenia. To ma trochę drugie dno. Platformers, mhm. Czy to jest PiS-owiec? Prawo jest prawo, do widzenia. Tylko to, Platformers jest od Schetyny, w związku z czym straty dla partii nie są... Tylko to nie jest świeże, dlatego że kiedy była kampania do wyborów samorządowych ostatnich, to Rafał Dudkiewicz, poprzednik zanegował Sutryka, z całą... powiedział, że Sutryk to jest kanciarz najgorsze i nie można go popierać, ponieważ stworzył ten mechanizm zatrudniania kumpli tam w sąsiednich województwach, w różnych radach, za które... najgłupszych słów, jakie są w polityce. Otrzymywali kasę i Dudkiewicz interweniował na centralnym szczeblu, że to się wysypie kiedyś i że ten Sutryk to same straty przyniesie, więc coś tam śmierdziało, za przeproszeniem, już od dłuższego czasu, więc być może to jest jakaś prewencja. Tutaj jest, to jest takie najbardziej popularne, takie najbardziej pierwsze skojarzenie, jakie miałem, no to obecnie rządząca koalicja szła do władzy pod hasłem będziemy aresztować, niewinni nie mają się czego bać, reszta będzie siedzieć. No i starają się aresztować naprawdę bardzo szeroko. No idzie im jak idzie, no biorą to, co jest w zasięgu. Wyszło na to, że w zasięgu jest Jacek Sutryk. Nie udało się Romanowskiego, nie udało się Ziobry dosięgnąć, nie udało się żadnego ważnego prawie PiS-owca, to przynajmniej... Prawie mają Szopę. Szopa, no tak, no, ale Szopa to, że tak powiem, nie był żadnym politykiem. O to chodzi, także ten, no. Ale jaki to ładny kazus będzie do tego, żeby w tym momencie przycisnąć te sprawy. Silni razem. No tak, bo... Nie razem są wściekli, bo już więcej, jak to piszą na swoich, w tym swoim tym językiem niepodrabialnym absolutnie, że więcej już aresztowali naszych niż tamtych, a miało być na odwrót. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak wbrew zapowiedziom wycofuje się z części resortowego projektu ustawy o cudzoziemcach. Rządowe plany zakładały, że Polska w gotówce będzie płaciła imigrantom, także tym nielegalnym, aby opuścili nasz kraj. Narzędzie jest stosowane, nic nie jest przesądzone w tych kwestiach. Dzień później, gdy wybuchła medialna wrzawa, Tomasz Siemoniak mówił już coś innego. Z MSWiA nie wyjdzie żadne rozwiązanie, które by zakładało, że z pieniędzy polskich podatników będziemy komukolwiek płacić za to, żeby wyjeżdżał z Polski. Tyle, że pomysł nie został wycofany. Na rządowych stronach nie ma informacji o rezygnacji z prac. W Polsce przede wszystkim opłaca się nie przyjmować nielegalnych imigrantów i nic bardziej opłacalnego niż po prostu ich nie przyjmować do Polski. Koalicjanci pomysłowi premiera Donalda Tuska mówią zdecydowanie tak. Trwają rozmowy, trzeba znaleźć rozwiązanie, może czasem opłacenie biletu lotniczego takiemu migrantowi będzie znaczyło, że będzie on chętniej chciał wrócić do swojego kraju. Pojawiają się jednak głosy, że to, co zdaniem koalicji 13 grudnia miałoby zniechęcić nielegalnych migrantów, jest dla nich zachętą, by przyjechać do Polski. Daniel Śmieciński, Republika.
Wciąż nie wiadomo, kto będzie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość w zaplanowanych na przyszły rok wyborach prezydenckich. Decyzję w tej sprawie mamy poznać jeszcze w listopadzie. Była premier Beata Szydło ucięła medialne spekulacje na swój temat. Wielu polityków rywalizuje o nominację partii, a to dlatego, że waga nadchodzących wyborów jest ogromna. Zwycięstwo jest niezwykle istotne, między innymi w kontekście tych zmian, o których też mówimy. Tusk będzie chciał zrobić wszystko, żeby mieć w Pałacu Prezydenckim przedstawiciela swojej formacji, no bo wie doskonale, że to jest być albo nie być. W przeciwnym razie, jeżeli prawica nie wygra, jeżeli nie wygra Prawo i Sprawiedliwość, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, no to niestety będziemy mieli tak zwany domknięty system, czyli to wszystko, co w tej chwili rząd psuje i niszczy w Polsce, obecny rząd, będzie spotęgowane. Pojawiało się wielu kandydatów i była mowa o wielu tych, którzy zabiegają czy ubiegają się. Niektórzy moi koledzy sami też taką gotowość zgłaszali. Natomiast myślę, że tutaj jasno określił to pan prezes Jarosław Kaczyński, który powiedział, że jest już pula bardzo wąska tych kandydatów, którzy przechodzą przez te badania, analizy i spośród nich zostanie ten kandydat wyłoniony, więc myślę, że ten temat jest już jasno określony. Dla czwartoklasistów nauka o zachowaniach autoseksualnych, a dla nieco starszych wykłady na temat aborcji, rozwodów, homoseksualizmu, transseksualizmu i kwestii związanych z LGBT. To elementy przedmiotu edukacja zdrowotna, który minister Barbara Nowacka siłą chce wprowadzić do polskich szkół od września 2025 roku. Właśnie trwają konsultacje w tej sprawie, a organizacje biorące w nich udział alarmują, że postawa ministerstwa zasługuje na najwyższe potępienie. Zobaczymy, jak wygląda nowatorski przedmiot minister Nowackiej. 31 października Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wreszcie podstawy programowe dwóch nowych przedmiotów. Sporo komentarzy wywołał szczególnie ten projekt, który zawiera w sobie edukację seksualną oraz elementy ideologii gender. Rządzący chcą, aby dzieci z klas czwartych uczyły się m.in. o zachowaniach autoseksualnych, czyli de facto o masturbacji. Minister Barbara Nowacka we wtorek zorganizowała konferencję, na której przekazała, że edukacja zdrowotna będzie obowiązkowym przedmiotem szkolnym bez względu na opinię jednej czy drugiej organizacji, a środowiska kwestionujące podstawy programowe nazwała grupą ortodoksów. Ten burzliwy temat komentowali goście Michała Jelonka w programie Bitwa Polityczna. Mamy dwie Polski, tak? Mamy Polskę, która już bierze udział w takiej rewolucji obyczajowej, w uznaniu praw ludzi LGBT i nie ma sensu udawać, że tego wszystkiego nie ma. No, można odwrócić wzrok, ale to nie zniknie od odwracania wzroku. Natomiast na pewno rodzice powinni mieć wpływ na to, czego są uczone ich dzieci. I tak jak dobrowolnie rodzice mogą zrezygnować z lekcji religii, tak ci, którzy nie chcą lekcji dotyczących seksualizmu, powinni mieć prawo nie posyłać swoich dzieci na takie lekcje. I tak jak niechodzenie na religię nie skutkuje gorszą średnią ocen na cenzurce, tak niechodzenie takie zajęcia nie powinno jakby spowodować gorszych ocen dla tych uczniów, których nie uczestniczą. To, że ktoś będzie przekonywał nasze dzieci, moje dzieci, moją córkę, jak wspaniały jest transseksualizm, to nie jest szanowanie, tylko to jest, można powiedzieć, imperializm kulturowy, ekspansjonizm kulturowy. Ktoś się wdziera na te pole, na którym ja się staram wychowywać dziecko zgodnie z własnymi wartościami. Myślę, że do jakiegoś stopnia, panie Piotrze, możemy się w tej sprawie dogadać. W związku z tym środowiska nauczycielskie, stowarzyszenia rodziców i kilkadziesiąt innych organizacji zdecydowało się zorganizować 1 grudnia w Warszawie dużą manifestację pod hasłem "Tak dla edukacji, nie dla deprawacji". Ale tego typu niepokojących informacji jest więcej. Portal niezależna.pl ustalił, że Warszawa zarządzana przez Rafała Trzaskowskiego w dalszym ciągu będzie finansowała środowiska LGBT z miejskiego budżetu. Na tęczowych aktywistów przeznaczono ponad 1 000 000 zł. Potentatem jest Stowarzyszenie Lambda Warszawa tylko w 2024 roku. 150 000 zł ze stołecznego budżetu trafiło na Queer Museum. To pierwsze w Polsce i piąte na świecie Muzeum Queer Historii, chwali się Lambda. Fundacja Lambda dostała 140 000 zł na program Razem Przeciw Dyskryminacji, poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją. Tego rodzaju inwestycje są rabieżą
są kradzieżą z naszych wszystkich wspólnych pieniędzy, państwowych, z podatków. Kolejne pieniądze, 640 tysięcy złotych, trafiło na tak zwany hostel interwencyjny dla bezdomnych osób LGBT. Ogromna inwestycja dla małego wycinka społeczeństwa. Jeżeli ktoś chce pomagać bezdomnym, to niech pomoże wszystkim bezdomnym, niezależnie od ich orientacji. Ponadto miasto stołeczne Warszawa objęło honorowym patronatem LGBT+ Film Festival, który jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Oprócz tęczowej kinematografii, widownia uczestniczy m.in. w pokazach drag queen. To nie pierwsze takie kontrowersyjne pomysły włodarza stolicy. Rafał Trzaskowski od lat po preferencyjnych warunkach wynajmuje lokale tęczowym organizacjom, a w 2019 roku podpisał tak zwaną kartę LGBT, na mocy której spełnia kolejne żądania tego środowiska. Rafał Trzaskowski wydaje się być w Polsce największym symbolem tak zwanego marksizmu kulturowego, czyli systematycznego zwalczania tradycyjnych wartości. Pytany przez wyborców wprost przyznał, że jest zwolennikiem edukacji seksualnej w szkole. Tak, i uważam, że na edukację seksualną jest miejsce w szkole. Równolegle Rafał Trzaskowski podjął decyzję o usuwaniu krzyży z publicznych budynków w Warszawie. Teraz przekonuje, że wcale tego nie zrobił. Mowa o tym, że ja ściągam krzyże. Uwaga, nie ściągnęliśmy żadnego krzyża, bo tych krzyży po prostu w takich miejscach w Warszawie nie było. Więc sprawdzamy. To, co Państwo widzą, to kolejne sesje Rady Dzielnicy Włochy w Warszawie, gdzie w sierpniu krzyż wisi, we wrześniu już nie, a kiedy w październiku Rafał Trzaskowski ruszył z prekampanią prezydencką, krzyż wrócił na miejsce. Po prostu urząd powinien być neutralny. Rafał Trzaskowski rozpoczyna wyścig o urząd prezydenta Polski. Jeżeli wygra wybory z Radosławem Sikorskim, aby zostać głową państwa, będzie musiał zdobyć ponad 50% wszystkich głosów. Pytanie, czy człowiek z tak skrajnymi poglądami będzie w stanie pozyskać poparcie tak wielkiej grupy Polaków. Paweł Błoch, Republika. I te tematy będzie za chwilę pogłębiał Michał Jelonek. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.